Dzień dobry. Zapraszam na świąteczne wydanie serwisu informacyjnego miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Złote buki. Puchar świata we florecie kobiet w Katowicach. Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Bicie szachowego rekordu Guinnessa. Turniej nadziei olimpijskich. Złote buki 2017 rozdane. Uroczysta gala plebiscytu GKS-u Katowice odbyła się 11 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Sportowego podsumowania roku podjął się prezes Marcin Janicki i wiceprezydent miasta Waldemar Bojarun. Dla mnie osobiście ten rok to rok zwrot w akcji. Rok szalenie dynamiczny. Rok, którego w życiu bym nie przewidział. Rok, który bardzo wiele mnie nauczył. Dzisiaj, patrząc przez ten pryzmat 10 lat, bo przecież obchodzimy już jubileuszową 10. galę Złotych Buków, można zadać sobie pytanie, jak wiele wcześniejszych marzeń udało się zrealizować. Czy ta idea, którą nakreślił pan prezydent Marcin Krupa, była tą ideą, która odpowiadała na oczekiwania nas wszystkich? W mojej ocenie tak. Udało się przecież stworzyć wielosekcyjny klub. Wielosekcyjnym odkryciem roku została 17-letnia piłkarka Nicole Wojtas. Statuetka w kategorii najlepsza piłkarka trafiła do Natalii Nosalik, kapitan żeńskiej drużyny Gieksy. Oczywiście dziękuję najbardziej chyba moim wspaniałym koleżankom drużyny, z którymi na co dzień mogę trenować i naprawdę przeżywać wspaniałe emocje i zdobywać sukcesy. Mam nadzieję, że za pół roku już będzie kolejny i chciałabym Państwa prosić o to, żebyście trzymali za nas kciuki. Złoty Buk dla najlepszego hokeisty trafił do Patryka Wronki, jednego z najbardziej utalentowanych zawodników polskiego hokeja. Najlepszym siatkarzem w plebiscycie został atakujący Karol Butryn. Po raz drugi laureatem Złotego Buka został Alan Czerwiński. W zeszłym roku statuetkę odbierał jako piłkarz Gieksy, obecnie zawodnik Zagłębia Lubin. Gale Złotych Buków jednak zdominowały piłkarki. W trzech kategoriach to one triumfowały, a potwierdzeniem tego był awans żeńskiej Gieksy do pierwszej ligi, określony wydarzeniem roku. Do Katowic przyjadą najlepsze florecistki na świecie. W styczniu w Spodku odbędzie się indywidualny i drużynowy Puchar Świata we florecie kobiet. Tych wydarzeń sportowych w katowickim kalendarzu na nadchodzący rok jest całkiem sporo. To tak naprawdę rozpoczynamy. Kończymy też z przytupem, bo przed nami jeszcze przecież mistrzostwa w szachach szybkich błyskawicznych. Ale Puchar Świata we florecie zgromadzi w Katowicach najlepsze zawodniczki z całego świata. Myślę, że to jest też taki element, który może pobudzić do życia te sekcje szermiecze właśnie we florecie, w którym Katowice historycznie miały swoje wysokie miejsce. Jestem przekonany, że zarówno te osoby, które trenowały floret w Pałacu Młodzieży, jak i w innych sekcjach, będą miały szansę zobaczyć, spotkać się z tym wyjątkowo pięknym i widowiskowym sportem w Katowicach, po to, żeby przywrócić wielkość floretu i szkolenia dzieci i młodzieży właśnie w tej przepięknej dyscyplinie sportowej na całym Śląsku, tutaj w Katowicach w szczególności. Można powiedzieć, że elita zawodniczek z całego świata przyjedzie właśnie na Puchar Świata do Katowic. To ma oczywiście wspaniały wymiar sportowy, bo to jest zawsze wyjątkowe wydarzenie sportowe, któremu towarzyszą wyjątkowe emocje. No nie ma lepszych zawodników na świecie w tej konkurencji. Tak? Tam będą wszystkie. Deriguazowa, będzie Erigo, no to są multimedalistki, mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich. No będą wszystkie, mam nadzieję, że nasze w tym gronie też już się pokazują znakomicie. Także będzie Kiefer, no wszystkie będą. Jeżeli nie wykluczy jakiejkolwiek z pań kontuzja, to tu będzie pełna. No pierwsze 100 zawodniczek z listy światowej będzie obecnych w Katowicach. Zawody Pucharu Świata odbędą się od 12 do 14 stycznia 2018 roku. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Płyta katowickiego Spodka znów zmieniła się w arenę szachową. Od 15 do 17 grudnia ponad 1400 zawodników z 41 państw rywalizowało o tytuł Mistrza Europy w szachach szybkich oraz błyskawicznych. Mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, tradycyjnie tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, czyli zarówno gramy, jak i zawodnicy mają okazję chłonąć tą cudowną atmosferę, która w Katowicach jest tuż przed świętami. Cieszy nas bardzo, że jest rekordowa frekwencja. Zgłosiło się do zawodów ponad 1400 osób, co jest przebiciem wyników lat poprzednich o kilka razy. Natomiast wczoraj, czyli w piątek, w turnieju szachu błyskawicznych grało niespełna 1100 osób, a dzisiaj w szachach szybkich gra rekordowe około 1200 osób jednocześnie. Nikt nie odpada, więc dwa dni
gramy na 600 szachownicach, to jest około 20 tysięcy pionków i figur, które są w grze przez te dwa dni, sobota i niedziela. W dzisiejszym turnieju na razie mam 3 punkty z 3 partii, także początek dobry. Teraz będę grać z pierwszym zawodnikiem z wyższym rankingiem ode mnie, także przyjdą pierwsze prawdziwe testy tutaj na szachownicy. Jestem na razie optymistycznie nastawiony. Dzięki systemowi rozgrywania mistrzostw w Katowicach nawet młodsi czy mniej doświadczeni uczestnicy mogli spróbować swoich sił w pojedynkach z zawodnikami, których znają z okładek czasopism szachowych. No ja pamiętam, jak ja sama jako właśnie taka najmłodsza brałam udział w turniejach jeszcze w Warszawie, jak się odbywały i zawsze mi to sprawiało przyjemność. No i teraz fajnie jest zobaczyć tak dużo młodzieży i też, że są zainteresowani, widać, że biegają, zbierają autografy i no zawsze to fajnie następne pokolenie w akcji zobaczyć. Pula nagród w zawodach wynosiła 150 tysięcy złotych. Zwycięzcą w turnieju szachów szybkich został Rosjanin Maksim Wawulin, a w szachach błyskawicznych zwyciężył Białorusin Siergiej Żygałko. Katowice kolejny raz zapisały się na kartach szachowej historii. 15 grudnia o godzinie 10 rozpoczęła się próba pobicia rekordu Guinnessa w długości maratonu szachowego, który dotychczas trwał 48 godzin. Gra w akwarium na antresoli katowickiego Spodka zakończyła się po 50 godzinach, minucie i 13 sekundach. Po 50 godzinach gry naszych dwóch szachistów za dosłownie 10 minut zakończy swój wyścig z czasem i swoimi słabościami. 50 godzin rozgrywania partii szachowych to jest nie lada wyzwanie nie tylko dla niezwykle silnych ludzi, ale przede wszystkim dla szachistów. Dziś tu w Spodku kończą się także Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych i szybkich. Panowie takich partii rozegrali ponad 500 szachów błyskawicznych. Myślę, że to wyzwanie na długo wejdzie w zapisy Księgi Rekordów Guinnessa. Pomysł na pobicie rekordu zrodził się już dawno, bo w roku 1996. Sukces wywołał niemałe wzruszenie u pomysłodawcy Jacka Gajewskiego. Jestem szczęśliwy, tak wydaje się, że można usiąść, co to tam 50 godzin, można 60, 70, niech każdy spróbuje, nie jest to takie po prostu proste. No, też czuję olbrzymią satysfakcję, spełniłem swoje marzenie po 19 latach, które wymyśliłem w 96 roku, nie zawiedliśmy tutaj z kolegą. Doskonałe przygotowanie Urzędu Miasta, wszystko po prostu zapewnione, doskonała tutaj obsługa, wyżywienie, nawet nie musieliśmy o niczym myśleć, tutaj panowie wszystko notowali, bo tutaj trzeba taką całą dokumentację do Księgi Rekordów Guinnessa wysłać, punktualnie pilnowali nas, wspaniałe wrażenie. Na oficjalne potwierdzenie rekordu należy jeszcze poczekać. Teraz Komisja Guinnessa musi przeanalizować dokumentację i zweryfikować poprawność nowego rekordu. Całość wydarzenia transmitowana była na żywo w serwisie YouTube. Reprezentacja Czech juniorek U16 okazała się bezkonkurencyjna podczas turnieju nadziei olimpijskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Katowicach. W ostatni weekend najmłodsze w stawce Czeszki wygrały swoje wszystkie 3 spotkania. Dla reprezentacji Polski zmagania na Jantorze były formą przygotowań do Mistrzostw Świata U18, które od 6 do 12 stycznia 2018 roku odbędą się w katowickim Małym Spodku. Nasze zawodniczki zakończyły zmagania w Janowie na ostatnim 4. miejscu. Biało-czerwone na inaugurację przegrały z Czechami U16 0-7, następnie ze Słowacją U18 1-6 i na zakończenie zmagań uległy swoim rówieśniczkom z Węgier 0-1. Drodzy mieszkańcy, szanowni państwo, święta Bożego Narodzenia przypominają nam o tym, co jest najważniejsze w naszym życiu, o wartościach rodzinnych, miłości, przyjaźni i o potrzebie dzielenia się z drugim człowiekiem tym, co mamy najcenniejsze. Proszę przyjąć życzenia radosnych, błogosławionych i rodzinnych świąt oraz niezapomnianych chwil przy wigilijnym stole i wzruszeń, które pozostają w naszym sercu. Mam również nadzieję, że w sylwestrową noc spotkamy się pod Spodkiem, aby wspólnie przywitać nowy rok. W
imieniu całej redakcji życzymy Państwu zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia i do zobaczenia w nowym roku.